Witam Państwa serdecznie, witam Państwa ponownie w drugiej części mojego programu. Jestem przez najbliższą godzinę dostępna dla Państwa tutaj na żywo, na wizji. Mogą Państwo do mnie dzwonić już od tej chwili. 708 588 444. Przypominam, to jest telefon prowadzący tutaj do mnie do studia. W trakcie, kiedy jestem dla Państwa, Wy możecie dzwonić, zadawać pytania, porozmawiać ze mną. Ja oczywiście z miłą chęcią, za pomocą moich kart Tarota odpowiem na Państwa pytania, poradzę, doradzę, tutaj zagłębię się w Państwa problem, także serdecznie zapraszam. Zapraszam też do telefonowania poza wizję 708 788 660. To jest telefon, który prowadzi do naszych doradców duchowych, którzy z Państwem porozmawiają, czyli naszych wróżek, wróżbitów, jasnowidzów. Pod tym numerem mogą Państwo znaleźć osoby, które są do Państwa dyspozycji, odpowiadają na Państwa pytania i myślę, że warto wykorzystać tą sytuację. W tej chwili jest dla Państwa dostępna nasza kochana wróżka Irena, która czeka na Państwa telefony. Serdecznie zapraszam do niej. Numerologia bardzo wnikliwie, karty Tarota, rzeczywiście niezwykła osoba, potrafi bardzo dogłębnie zajrzeć Państwa problem i naprawdę wypatrzeć wszelkiego rodzaju szczegóły, jeżeli chodzi o Państwa pytania, także bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też do wróżki Oliwii, która jest dla Państwa dostępna. 708 788 556 to jest telefon bezpośredni do wróżki Oliwii, która w tej chwili też czeka na Państwa telefony, czyli oczywiście pytania Państwa do run. Tutaj runy będą Państwu poprzez naszą wróżkę Oliwię odpowiadały i oczywiście skrypty runiczne, jeżeli Państwo potrzebują na konkretną sytuację. Tutaj Oliwia dobierze Państwu odpowiedni skrypt tylko i wyłącznie dla Was, dobrany specjalnie dla Was. Najpierw Oliwia właśnie zada pytanie runom i później ułoży dla Państwa odpowiedni skrypt, jeżeli taki Państwo będą potrzebować, jeżeli taki będą Państwo w danym momencie chcieli. Także serdecznie zapraszam do Oliwii. Jest dla Państwa też dostępny i też czeka na Państwa telefony. Natomiast oczywiście przez najbliższą godzinę i jestem tutaj z Państwem. Razem będziemy spędzać tą najbliższą godzinę. Liczę na to, że Państwo są w tej chwili przed telewizorami z kawką, herbatką, z czymś dobrym, może coś słodkiego, chociaż tutaj dla osób, które nie mają problemów z wagą, oczywiście smacznego, natomiast osoby, które chciałyby powalczyć, może nie, to złe słowo, natomiast osoby, które chciałyby troszeczkę tutaj popracować ze swoją wagą, o takiego słowa użyję, pamiętajcie, że właśnie zaczęło nam księżyca przybywać, jesteśmy zaraz po nowiu. Uważajmy też na wagę, bo w tym czasie, przez te najbliższe 2 tygodnie możemy troszkę szybciej przybierać na wadze, także też pamiętajcie, kochani, o tym, że księżyc ma zbawienny wpływ na nas, ale też tutaj może powodować, że te kłopoty z wagą dla osób, które mają takie kłopoty, mogą nam się przytrafić. Także też pamiętajmy o tym. Ja oczywiście Państwu będę dalej opowiadała, będę mówiła o tym dzisiejszym dniu, o specyfice energetyce dzisiejszego dnia, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak ten dzień może nam przebiegać. Natomiast oczywiście w każdej chwili Państwo mogą nam przeszkodzić, w każdej chwili przepraszam mi, bo jestem dla Państwa tutaj teraz ja, czyli mogą Państwo mi przeszkodzić, mogą Państwo w każdym momencie, kiedy opowiadam, przekazuję informacje, oczywiście wziąć telefon, wykręcić tutaj do nas numer i do studia porozmawiać. Ja przypomnę, że mogą Państwo korzystać z opcji telefonów tutaj do mnie do studia, tak zwanych anonimowych, czyli dzwonią Państwo na numer 708 588 444, numer prowadzący do mnie, natomiast w momencie, kiedy nasz wydawca odbiera od Państwa telefon, Państwo jemu podają swoje dane, czyli datę urodzenia, imię bądź imiona, jeżeli pytacie też o inne osoby.
I ja te informacje dostaję na ucho, tak, że nie muszę tutaj Państwu mówić na wizji Państwa danych. Także jeżeli chcielibyście Państwo też w pewien sposób ukryć Wasze dane, jak najbardziej jest to możliwe. Także zapraszam serdecznie i witam pierwszą osobę. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry. Agnieszka, urodzona 1971 rok. Tak. I Robert. Tak. 1969 rok. I chciałabym zapytać, jak ułoży się dalej nasze małżeństwo? Dobrze, ja tylko poproszę, jakbym mogła naszego wydawcę, jakbym troszeczkę głośniej Panią Agnieszkę, jeżeli się da, bo tak bardzo słabiutko słyszę. Dobrze. Dobrze, Pani Agnieszko, proszę mi tylko powiedzieć, bo ja właśnie kiepsko Panią usłyszałam. Czy Pani pyta o dalsze Wasze małżeństwo? Niestety nie mamy już Pani Agnieszki. Dobrze, dobrze, ja tak wydaje mi się, że tak usłyszałam, takie było pytanie. Zaraz zobaczymy. Siedem, już patrzymy. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o męża, to tutaj karty pokazują, jest osobą, no w ogóle jest jedynką z drogi życia, czyli też osoba, która, ja zawsze tak tłumaczę też mówiąc o jedynce, jedynka to jest ja, czyli mówiąc już teraz bardzo ogólnie, ja oczywiście Pani Agnieszko zaraz będę odpowiadała na Pani pytanie, natomiast mówiąc tak bardzo ogólnie o jedynkach, często bywają to osoby, które kierują się tak naprawdę tym, co dla nich jest w życiu ważne, co dla nich jest w życiu istotne. Mogą mieć oczywiście różne pomysły, są osobami silnymi, zwłaszcza też patrząc tutaj na męża, który jest, ma trójeczkę z klucza wcielenia, czyli też osoba, która generalnie po pierwsze lubi ludzi, lubi kontakty z ludźmi, jest osobą, której wszędzie też może być pełno. Gdzieś takie momenty, kiedy siedzę w domu i całkowicie się zamykam w czterech ścianach, nie są w tych wibracjach, tak, jeżeli chodzi o pani męża. Także to takie gdzieś przenikanie, wychodzenie z domu, w cudzysłowie oczywiście o tym mówię, natomiast no, wiemy tutaj wszyscy, jakie takie cechy, czym się mogą charakteryzować. Także tak to tutaj jest. Natomiast jeżeli chodzi o panią, to już sobie zobaczymy. A pani jest szósteczka z drogi życia, czyli też taka rodzinność, wrażliwość, chęć dawania wszystkiego innym. Często też potrafi pani być taką osobą introwertyczną, czyli trzymamy w sobie, analizujemy wszystko, niekoniecznie pokazujemy na zewnątrz. Na zewnątrz chcemy być dla wszystkich miłą, dobrą, kochaną osobą. Chociaż jest pani osobą lubianą, jest pani osobą taką, gdzie w otoczeniu czy w towarzystwie potrafi pani też w pewien sposób zaistnieć. Jest pani postrzegana jako osoba taka miła, sympatyczna. Natomiast no, można też łatwo panią zranić. Tak przynajmniej tutaj wynika z pani numerologii. Dobrze, ale zaraz zobaczymy, jak to jest tutaj, co powiedzą karty na wasz temat. Czyli tak, Agnieszka i Robert. Szkoda, że tu pani się rozłączyła. Zaraz zobaczymy. Mnie przede wszystkim karty pokazują niewłaściwą komunikację między wami, nawet wręcz momentami brak komunikacji. I tutaj rzeczywiście jest to bardzo mocno stoi to na przeszkodzie. Ja chciałam jeszcze jedną informację, którą mi tutaj karty pokazują. Brak porozumienia, brak
takiego wspólnego frontu, jeżeli chodzi o Was, pokazuje mi się też poprzez kobietę. Ja nie powiem, że to jest kobieta, która jest przy pani mężu jako osoba bliska, zaangażowana emocjonalnie. W każdym razie może to też być ktoś starszy, może to być ktoś z rodziny. Mnie karty nie pokazują konkretnie, kto to jest. Natomiast rzeczywiście pewnego rodzaju energia przy was jest zaburzona poprzez energię żeńską. Tak tutaj pokazują karty i przede wszystkim tak jakby wasze małżeństwo w pewien sposób było zaburzone właśnie poprzez też czy plotki, czy zazdrość, czy manipulowanie pani mężem, czyli jakaś osoba z zewnątrz może mieć tutaj duży wpływ na wasze małżeństwo i rzeczywiście to karty pokazują. Najbliższe chwile, najbliższe 2-3 miesiące pokazują mi się jako momenty w waszym życiu też takie przełomowe. Nie powiem, karty nie pokazują mi tego, że wszystko się ułoży pięknie i kolorowo. Mogą być takie momenty, że tak naprawdę no, oboje możecie mieć, powiem po prostu tak dosadnie, no, dość tego, co jest w tej chwili. I rzeczywiście próby nawiązania jakiejkolwiek komunikacji mogą kończyć się kolejnym nieporozumieniem. I tak to tutaj przynajmniej karty pokazują. Ja powiem tak. Mnie karty pokazują pewnego rodzaju zagrożenia, które są w waszym małżeństwie. Jak najbardziej tak. Sytuacje niewyjaśnione, sytuacje, które czasem wręcz będą mówiły o tym, że tutaj wasze małżeństwo wręcz wisi na włosku. Ja powiem tak, tutaj jest pani decyzja, co dalej. Przede wszystkim proszę myśleć o sobie. Tak przynajmniej pokazują karty, pokazują panią, jako osobę, w jaki sposób powinna pani podejść do całej sytuacji, czyli z nastawieniem i myśleniem takim, jakie niesie w sobie karta Królowej Mieczy. Karta Królowej Mieczy, czyli Królowa Mieczy jest osobą, która przede wszystkim dąży do celu, który sobie wyznaczy. Przede wszystkim czasem bywa, wręcz powiedziałabym, taka oschła, zdystansowana, chłodna, ale to jest tak naprawdę wynikiem takiego przeświadczenia, że robię coś dla siebie, robię coś w moim kierunku dla własnego dobra. Tak radzą pani karty. Oczywiście to jest pani decyzja i pani życie, natomiast pani Agnieszko, przede wszystkim jest dużo w pani rękach. To pani powinna zdecydować, co pani by chciała dalej i w jaki sposób pani by chciała, żeby wasza relacja wyglądała, wasze małżeństwo wyglądało. Jeżeli coś pani się nie podoba i coś pani nie pasuje, proszę zacząć działać. Bardzo gorąco panią pozdrawiam i witam kolejną osobę. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja stawię córki. Wiola, 6-8. Tak. 90. Tak. I pytań, co jest problem, bo dzisiaj znowu drugi raz dawała testy na prawo jazdy i płaczę. No nie wiem, co się dzieje. Nie może zdać tych testów. Dobrze. A pani ma jak na imię? Jadwiga. Dobrze, pani Jadwigo. I w ogóle jak jej pójdą te prawo jazdy? Dobrze, zaraz zobaczymy. Proszę mi tylko opadają. Proszę mi tylko powiedzieć, to znaczy ja rozumiem, 2 razy do tej pory miała egzamin i za drugim razem nie zdała, tak? Tak, dzisiaj właśnie nie zdała znowu tych testów i uczy się i no nie wiem. Ale to chodzi o testy czy o jazdy już? O testy. O testy, dobrze. I w ogóle jak jej te prawo jazdy? Dobrze, wszystko pani Jadwigo zaraz zobaczymy. Okej, dobra, zaraz będziemy patrzeć, ja sobie w takim razie tylko zobaczymy jeszcze, tu mamy 5. Jedna, bo ona wrażliwa dziewczyna. O, wie pani co, ona taka jest nerwowa i Ona wrażliwa, bo ona bierze wszystko do siebie, natomiast ta nerwowość też wynika z tego, że ona ma tutaj 5 z klucza wcielenia, czyli to jest tak, że bierze wszystko do siebie, każda, że tak powiem, porażka na jej drodze zniechęca ją i takie też nerwy gdzieś tam mogą ją gubić. Tak, chciała dzisiaj zrezygnować, już nie chciała przerwać, jeszcze ją namówiła. Nie, absolutnie niech nie rezygnuje, mało tego, ja powiem pani tak, w tej chwili w ogóle jest ona weszła w dobry czas i w dobry moment, bo ona w tej chwili jest w 3. roku własnym.
własnym, czyli tak naprawdę trzeci rok mówi nam o tym, że takie rzeczy, jak takie sytuacje, jak zdawanie prawa jazdy, zdawanie egzaminów, bardzo dobry czas, także spokojnie, ale zaraz zobaczymy, jak to tutaj z tym prawem jazdy będzie i z tymi testami, jak tutaj się poukłada Violi. Ona właśnie od razu rezygnuje, że nie da rady. Nie, niech nie rezygnuje. Rzeczywiście karty mi tutaj pokazują ją jako kierowcę. Znaczy, czy będzie miała prawo jazdy, to od razu powiem, że tak. Ale zaraz zobaczymy, jak tutaj to wygląda po drodze. Dobrze, no faktycznie to jest tak, że wiedza wiedzą, natomiast ja powiem tak, karty pokazują, bo karty też pokazują w pustelniku, czyli pustelnik jak najbardziej mówi o wiedzy, którą mamy, o wykorzystaniu tego, czego się nauczyliśmy wcześniej i jak najbardziej tak. I ona to ma, czyli jeżeli chodzi o wiedzę, to ja bym się tutaj, że tak powiem, nie przyczepiała, natomiast mówiąc o tym, co się dzieje, czyli ona ma takie myśli, że ona musi siebie obronić, pokazać, że ona ma tą wiedzę, natomiast rzeczywiście nerwy gubią ją tutaj totalnie i to tutaj absolutnie, no wie pani, ona się pokazuje na dany moment, mimo że to są prawo jazdy, mimo że to są dopiero testy, pokazuje się w karcie dziewiątki mieczy, to jest karta mówiąca naprawdę o takiej, w zależności od sytuacji, ale to jest taki naprawdę dołek, że tak powiem, psychiczny, brak wiary w siebie całkowicie. Ale muszę powiedzieć, że jest, jeżeli chodzi o wiedzę i w ogóle o to, czy mogłaby zdać, pokazuje mi się w karcie siły. Jak najbardziej, może powiem tak, ona się tak przepycha łokciami, ale nie wierzy do końca w siebie, bo ten brak wiary w siebie ją w pewien sposób cofa do tyłu. I teraz tak, odpowiadając na pytanie, czy zda egzamin, czy zda testy, tak, dlaczego? Dlatego, że przychodzi, pokazuje mi się przejście jak gdyby tego, co jest w tej chwili, ona się pokazuje w karcie maga. Mag jest osobą, która doskonale wie i potrafi wykorzystać swoje doświadczenie, swoją wiedzę do tego, co ma zrobić. Czyli proszę jej powiedzieć, nie wiem, czy nas ogląda, czy nie, że niech przede wszystkim przestanie się bać. Ja zaraz tutaj jeszcze pani Violi powiem parę słów. Dlaczego? Dlatego, że też w momencie, kiedy my zniechęcamy się do tego stopnia, mówiąc sobie, ja w ogóle zrezygnuję, ja się do tego nie nadaję, pogłębiamy w sobie ten brak wiary w siebie i wręcz stawiamy sobie taką przeszkodę, że na dany moment nie jesteśmy w stanie wykorzystać tej wiedzy, którą już w sobie mamy, bo ja cały czas tutaj będę się upierała, że to nie jest dziewczyna, która nie jest przygotowana. Absolutnie nie, bo czasami państwo też dzwonią, pytają się, czasami jeszcze doradzamy, że może troszeczkę się trzeba by douczyć. Nie, ja nie mam kart mówiących o tym, że jest nieprzygotowana, jeżeli chodzi o wiedzę. Oczywiście niech sobie powtarza, no bo to też dodaje jej też takiej troszeczkę pewności siebie. Natomiast powiem szczerze, że tak jakby w dany moment tak się zamknęła w sobie, nie potrafiła wykorzystać tej wiedzy, którą w sobie ma. I to nastawienie u niej przede wszystkim na pierwszym miejscu. Tutaj, jeżeli chodzi o to, co też mówią karty, czyli tak jakby wszyscy ma takie myśli, może mieć takie myśli, tak jakby wszyscy naokoło chcieli zrobić jej krzywdę w tym i specjalnie sprawić, że ona nie zda. Tutaj rzeczywiście takie myślenie nie, absolutnie się tego nie nadaje. No też o tym mówi karta wieża, także naprawdę największy problem z tym, aby tutaj zdać, nie leży w niczym ani w nikim i tylko i wyłącznie w pani Violi. Pani Violu, jeżeli pani mnie ogląda, a jeżeli nie, to pani Jadwigo, proszę tutaj naprawdę córce, że tak powiem, mocno nakłaść do głowy. Spokojnie, spokojnie, jest dużo siły, jest dużo wiedzy, zda pani ten egzamin. Jeżeli chodzi o też czas, bo pani też mówiła, pytała, czy do końca roku uda się zaliczyć prawo jazdy, zdać, mieć egzamin, że tak powiem, w ręku. Ja powiem tak, ja bym z tym była ostrożna, bo jeżeli chodzi o czas, to karty mi nie pokazują, że to może być do końca roku. Mam kartę takiego też troszeczkę wycofania i odsunięcia w czasie, co nie znaczy, że nie uda się zdać prawa jazdy. Jest dziewczyną, która będzie jeździć spokojnie, może się to troszeczkę wydłużyć. Ja też nie chcę sugerować tutaj i mówić dokładnie, jeżeli chodzi o czas, dlatego że
patrząc na psychikę tutaj pani Wioli w tej sytuacji, nie chce, żeby się w pewien sposób programowała, prawda, na to, kiedy ten egzamin może być, no bo wszystko co wcześniej, to może myśleć, że i tak się nie uda. Nie, ja tutaj absolutnie tego nie powiem. Natomiast ma egzamin w kieszeni, mogę powiedzieć, że tak, jeżeli to się przedłuży, bo tak przynajmniej karty pokazują, odsunie się troszeczkę w czasie, to nie jest tak, że to się odsunie o pół roku, absolutnie nie. Dużo, dużo szybciej. Dla mnie na wiosnę ona już tutaj jak najbardziej prawo jazdy ma, o ile nie wcześniej. Tak przynajmniej to wygląda, ale przede wszystkim najważniejsze, naprawdę, pomyśleć o tych swoich... O tych swoich nerwach i o tym takim swoim myśleniu, ja się do tego nie nadaję. Nie, absolutnie nie nadaje się. Pani świetnie, pani Wiolu. Bardzo gorąco panią pozdrawiam. Zobaczymy, co tutaj jeszcze na tą sytuację specjalnie dla pani. Przesłanie anielskie. Zaraz zobaczymy. A właśnie, pani Wiolu, anioł dyscypliny, bo pamiętajmy, że wszystkie nerwy, które wokół nas są, to w pewien sposób wynika właśnie z takiej naszej wewnętrznej, wewnętrznego rozedrgania, takiej nerwowości, prawda, wewnętrznej. Jest anioł dyscypliny, czyli... Pani tutaj Jadwigo, bądź pani Wiolu, jeżeli pani nas ogląda, ja nawet pozwolę sobie tutaj pani powiedzieć. Niesforny pies stanowi niebezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak i dla innych. No to jest jak gdyby oczywiste. Zwierzę nauczone dyscypliny i posłuszeństwa będzie lojalnie i z miłością służyć swemu panu. Można mu zaufać i spuścić je ze smyczy. Wolność przychodzi przez dyscyplinę. Panem, któremu masz być posłuszny, jest twoje wyższe ja. Każdy z nas ma jakąś misję na ziemi i jest w stanie ją wypełnić jedynie poprzez kontrolowanie samego siebie. Właśnie, czyli to jest najistotniejsze. Dyscyplina to klucz do wypełnienia tego, co masz do zrobienia. Afirmacja dla pani na tą konkretną sytuację: osiągam wolność poprzez samokontrolę. Czyli to jest dokładnie to, co ja pani mówiłam. Przepraszam. O kontrolowaniu samego siebie. Czyli nie dajemy się ponieść emocjom, nie dajemy się ponieść naszym nerwom, które przy nas są. To jest oczywiste, że my się denerwujemy przed egzaminem. Ja to doskonale rozumiem. Jest to odczucie całkowicie ludzkie i żadnej osobie tutaj z nas nie jest nam obce. Natomiast pamiętajmy, że jednak ta dyscyplina w pewien sposób nałożona sobie trzyma nas w takich ryzach, tak? Czyli na zasadzie takiej: mam swoją wiedzę, nauczyłam się, teraz ją wykorzystam, bo jestem do tego świetnie przygotowana. Nie pozwolę ponieść się emocjom, emocje sobie zostawię na później, natomiast w tym konkretnym przypadku jestem przygotowana i zdam ten egzamin. Bardzo, bardzo gorąco panią pozdrawiam. I czekam oczywiście na kolejne osoby. 708 588 444. To jest ten numer, który prowadzi tutaj do mnie, do studia. Mogą państwo dzwonić, pytać o wszystko. Ja z miłą chęcią z państwem porozmawiam, z miłą chęcią odpowiem na państwa pytania poprzez moje karty tarota. Także jeżeli ktoś z państwa chciałby zadać pytanie, pamiętajmy, że nam się tutaj zmienił czas energii, księżyca nam przybywa. Zaraz mam nadzieję, że państwu tutaj powiem kilka informacji dotyczących też dzisiejszego dnia. Natomiast cały czas zapraszam państwa do siebie, czyli ja państwu przekazuję różne informacje, ale państwo mogą mi tutaj przeszkodzić i w danym momencie zadzwonić i ja oczywiście rzucam wszystko i rozmawiam z państwem. Państwo są najważniejsi, państwo wspólnie ze mną tworzycie ten program. Pamiętajcie o tym, kochani, dlatego tak serdecznie namawiam do telefonowania do nas, do studia, ale też nie tylko. Przypomnę, telefon poza wizję 708 788 660. To jest numer poza wizję prowadzący do osób, które też na państwa czekają. Czekają na to, aby odpowiadać na państwa pytania, aby porozmawiać tak bardziej
dyskretnie, poza wizją, na wszelkie możliwe tematy, na takie, jak ich tylko tutaj Państwo sobie zażyczą. Także serdecznie zapraszam. Jest dla Państwa dostępna wróżka Oliwia 708-788-556 i jest dla Państwa też dostępna wróżka Irena. Do niej też bardzo gorąco Państwa zapraszam. Zaraz zobaczymy, jaka jest końcóweczka do Irenki, bo na pewno początek zawsze ten sam, 708-788 i do Irenki mamy 678, czyli 708-788-678. To jest telefon do Irenki, który w tej chwili poprowadzi Państwa właśnie do niej. Na górze tutaj nade mną też Państwo mają cały czas przesuwający się paseczek z telefonami, także mogą Państwo też podejrzeć, jeżeli Państwo nie pamiętacie w tej chwili dokładnie numeru telefonu. Ja przypomnę też, zapraszam Państwa oczywiście na naszą stronę internetową www.rodin.tv.pl. Tam oczywiście znajdą Państwo dużo różnych informacji na temat naszej stacji, ale też mają Państwo możliwość oglądania nas właśnie poprzez internet. Wystarczy na naszą stronę wejść, tam mają Państwo odnośnik oglądaj online i tam sobie Państwo klikają i od razu nasz program pojawia się, także mogą Państwo poprzez internet też oglądać. Wiem, że ta informacja wielu z Państwa ucieszyła, dlatego tak serdecznie zapraszamy nie tylko do telewizorów, ale również także oczywiście, natomiast też poprzez internet jak najbardziej, także serdecznie zapraszamy. Oczywiście witamy też wszystkich widzów nowych, którzy właśnie poprzez internet mogą nas oglądać. Także zostańcie kochani z nami, oglądajcie nas. U nas naprawdę jest bardzo, bardzo wiele ciekawych programów. Od godziny 9, w zasadzie już przed 9, zaczynamy dla Państwa być na żywo horoskopem, przesłaniami anielskimi, runą na przykład na dany dzień, także za 15:09 zawsze jest dla Państwa na świeżo, na żywo horoskop. Później mamy od godziny 9 właśnie program w objęciach wróżki, czyli są Państwo w objęciach którejś naszej wróżki bądź wróża do godziny 10. Później drugie śniadanie przy kawie, czyli też dobry czas, dobry moment, aby zjeść drugie śniadanie, wypić dobrą kawę i obejrzeć program, w którym poruszanych jest wiele, wiele ciekawych tematów. Także też serdecznie Państwa zapraszam. O godzinie 12:30 druga część objęć wróżkowych, tak jak w tej chwili jestem dla Państwa, do godziny 13:30 i później również programy poradnikowe na naszej stronie, dlatego odsyłam Państwa też, żeby Państwo zobaczyli, jakie programy, jakie tematy dla Państwa też przygotowujemy. We wtorki i w czwartki oczywiście ja bardzo serdecznie zapraszam na nasz program, na program Izy Frąckiewicz Zielnik, w którym bardzo dużo ciekawych informacji Iza Państwu przekazuje odnośnie ziół, odnośnie białej magii, odnośnie wspomagania się właśnie ziołami, porady zielarskie, jak przygotować różnego rodzaju czy zioła, czy talizmany, nalewki na konkretne schorzenie. Porady naszej Izy, szamanki, także bardzo, bardzo gorąco Państwa zapraszam. Pamiętajcie, kochani, zawsze we wtorki i w czwartki o godzinie 15:30 jest dla Państwa dostępna Iza. Później oczywiście od godziny 16 w poniedziałki, środy i piątki, magia i życie. Również bardzo ciekawe informacje odnośnie magii, która jest naokoło nas. Magii, która występuje w naszym codziennym życiu, jest obecna każdego dnia, w każdej chwili. Bardzo ciekawe informacje, też Państwa zapraszam. I później oczywiście do godziny 19 programy poradnikowe, a od 19 do 24 spotykają się Państwo też na żywo z naszymi wróżkami w programie, kiedy mogą Państwo zadawać pytania, kiedy mogą Państwo dzwonić. My oczywiście przekazujemy też dużo informacji, nowinek ezoterycznych, tak tutaj to nazwę, natomiast oczywiście
przekazujemy Państwu wiedzę, ale przede wszystkim jesteśmy dla Was, przede wszystkim jesteśmy po to, aby Wam pomagać, aby nakreślać Wam Wasze drogi, Wasze ścieżki. Jesteśmy do dyspozycji Waszej, dlatego też ten czas od 19 do 24 jest czasem, kiedy możecie z nami kontaktować się również na żywo, właśnie dzwoniąc tutaj do nas na wizję. Także bardzo serdecznie zapraszam. Odnoszę tutaj się też do strony, odnoszę się też do Facebooka na naszym fanpage'u na Facebooku Rodin TV. Tam mogą Państwo też znaleźć informacje co rano, co dzisiejszego dnia, co dla Państwa przygotowaliśmy, kto z Państwem się spotka i o której. Też informacje bardzo ważne, także podglądajcie, kochani, jeżeli tylko macie na to ochotę. Oczywiście macie też możliwość komentowania tego, co Państwu tam prezentujemy. Możecie też pisać swoje własne spostrzeżenia albo prosić nas na przykład o poruszanie pewnego rodzaju tematów, które Was szczególnie interesują. Też będziemy brali to pod uwagę. Jesteśmy dla Was i tak naprawdę patrzymy na to, co macie nam do przekazania. Także wszelkiego rodzaju sugestie, pytania też, kochani, tam możecie zamieszczać. Ja oczywiście odsyłam i na stronę, i na Facebooka. Bardzo serdecznie zapraszam. Także przypominam, do mnie telefon 708 588 444. Dzwońcie, kochani, mamy jeszcze troszeczkę czasu do 13.30, także serdecznie zapraszam i przypominam, że też na wizję możecie poza wizję dzwonić 708 788 660. Ja też w imieniu wszystkich naszych wróżek Państwa bardzo, bardzo gorąco zapraszam do dzwonienia poza wizję. Dobrze, to tak się rozgadałam z takich spraw bardziej organizacyjnych, natomiast chciałam Państwu przekazać właśnie odnośnie dzisiejszego dnia. Mamy dzisiaj 14 listopad. Ja oczywiście zaczęłam już Państwu w poprzedniej części mówić, na co powinniśmy dzisiaj zwrócić uwagę, co dzisiejszy dzień może nam przynieść, czego możemy się spodziewać. Zaczęłam mówić o urodzie, czyli tak naprawdę o tym, co kreujemy tutaj swój wizerunek. Mówiłam o maseczkach na włosy, mówiłam o stosowaniu maseczek, odżywek i tak samo się to odnosi też do stosowania tych specyfików na skórę, czyli jak najbardziej czas sprzyjający przyswajaniu właśnie wszelkiego rodzaju maseczek, odżywek nie tylko na włosy, ale na skórę również. To jest bardzo istotne. Oczywiście tak, jeżeli chodzi o farbowanie włosów, o tym też mówiłam, o malowanie paznokci, niekoniecznie dzisiejszy czas sprzyjający ku temu, farba może się gorzej trzymać, paznokcie, lakier może tutaj paniom troszkę bardziej być podatny na odpryskiwanie, no na to należy zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy domowe, takie nasze życiowe, codzienne, dobry moment i wykorzystajcie to, kochani, jeżeli byście chcieli, na dłuższe wietrzenie mieszkania, czyli wszelkiego rodzaju wymiana tutaj energii, otwieramy okna. Ja wiem, że pogoda jest jaka jest, oczywiście pamiętajcie, żeby się nie przeziębić, nie robić przeciągów, natomiast to wietrzenie mieszkania jest dobrym czasem. Był nów, różne energie mogły nam się skupić, przewietrzmy porządnie dzisiaj mieszkanie. W tych dniach także najbliższych, czyli wtedy, kiedy tego księżyca nam przybywa, dobrze jest ścierać kurz na sucho. Też jest to bardzo korzystne, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Możemy sobie podlać kwiaty, które tą wodę mocno z tymi składnikami odżywczymi, na przykład możemy stosować odżywki, przyswoją do korzeni. Także jak najbardziej możemy też zadbać o swoje kwiaty. I tak, dzisiejszy dzień, 14, czyli środa, mieliśmy do tej pory, księżyc był w Skorpionie, natomiast tu mam dobrą informację, w tej chwili mamy księżyc od godziny, chwilę przed 12 w Strzelcu, czyli oczywiście pamiętajmy jeszcze, że jesteśmy w czasie, w okresie, kiedy jest całkowite zaćmienie słońca. Ja tutaj do końca nie powiem Państwu godzin, bo akurat tego nie znam, natomiast 13-14, czyli przełom tych dat, całkowite zaćmienie słońca, które w pewien sposób też na nas może oddziaływać.
I dlatego powinniśmy być troszeczkę bardziej ostrożni właśnie przez zaćmienie słońca, które przy nas jest. Dlaczego? Dlatego, że zaćmienie słońca może sprawiać, że zaczniemy działać bardziej pod wpływem emocji, czyli gdzieś te emocje przy nas mogą być i wtedy no, nie do końca możemy też czuć się komfortowo, tak? Bo gdzieś w momencie, kiedy my coś zaczynamy działać pod wpływem emocji, różny może być efekt. Na pewno Państwo o tym wiecie, także emocje tutaj trzymamy na wodzy. Jeżeli księżyc wchodzi w znak strzelca, tak naprawdę no, w pewien sposób pokazuje nam to też, mówi co może być, czyli pewnego rodzaju entuzjazm, optymizm, ale też właśnie to, co mówiłam o emocjach, dosyć żywiołowe reagowanie na przeróżne sytuacje. Chociaż mimo tego strzelca łatwiej nam jest coś wyrazić, czyli pamiętajmy, żeby nerwy trzymać na wodzy, natomiast dużo łatwiej jest nam wyrazić to, co myślimy, jednak pamiętajmy cały czas o tych emocjach, ale możemy być też tacy pobudzeni, możemy mieć więcej entuzjazmu w sobie, tym bardziej, że skończył nam się nów i tego księżyca zaczyna nam przybierać, więc też możemy być bardziej już powolutku towarzyscy, tacy bardziej otwarci na świat. Dlatego myślę, że warto wykorzystać ten czas. Jednak pamiętajmy też o jednym. Neptun ustawi się w kwadraturze z Marsem. Co to też może oznaczać dla nas na normalny dzień codzienny? Może to w pewien sposób zapowiadać pewnego rodzaju pomyłki, na przykład jeżeli chodzi o sprawy formalne, dokumenty. Tutaj pamiętajmy, co wpisujemy w odpowiednie rubryczki. 3 razy sprawdźmy, czy dobrze wpisaliśmy. Możemy też się przejęzyczać. Tak, tutaj to, ale do tego wrócę, bo mówię dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Teresa, 28 czerwiec, 56. Tak. Chciałabym się zapytać, co będzie w najbliższym czasie w sprawach miłosnych i finansach. Dobrze, już patrzymy, pani Teresko. Czy potrzebuje na przykład oczyszczenia? Dobrze, dobrze, ale czuje się pani jakoś tak troszeczkę, że tak? Tak. Mhm. Dobrze, czyli tak, patrzymy na uczucia, ale czy konkretnie... Pani Tereska mi tutaj już uciekła, nie mogłam się dopytać. Dobrze, dobrze, pani Tereso, zaraz zobaczymy w takim razie, jak to tutaj u pani wygląda. Tu mamy... Znaczy ja przede wszystkim też powiem pani tak. Czas, który pani weszła, jeżeli chodzi o numerologię, zaczął się dla pani 7 rok osobisty, czyli ma pani też tutaj w środeczku, jak ja tutaj mówię, 7. Może być też taka sytuacja, że ten czas, czyli te energie, które przy pani w tej chwili się umiejscowiły, mogą powodować zagłębianie się, ja mówię bardzo ogólnie i w przenośni, zagłębianie się w swoje wnętrze, czyli myślimy, analizujemy, co w naszym życiu było, co moglibyśmy w naszym życiu zmienić. Czasem mogą nam przyjść pewnego rodzaju pomysły do głowy, ale właśnie przeanalizowanie na takim naszym wewnętrznym poziomie, czyli zagłębienie się w swój środek i tam dokopanie się na przykład ukrytych talentów bądź niezrealizowanych zamierzeń, niezrealizowanych marzeń, to jest ten czas, kiedy może pani takie myśli mieć. Jeżeli miała pani swoje pasje, które w pewien sposób wcześniej, w poprzednich latach nie były zrealizowane z różnych powodów. To mogły być takie powody, że pani coś blokowała, blokowało panią, albo akurat tak się ułożyły sytuacje, że nie miała pani wręcz czasu na to, żeby poświęcić się na przykład swojej pasji, czy swojemu hobby, coś, co panią w pewien sposób jest gdzieś przy pani tak, z takim poczuciem, że to zostało niezrealizowane. To właśnie ten czas może pani otworzyć oczy na takie swoje przemyślenie, że ja jednak chcę do czegoś wrócić. Proszę też pamiętać, że to, co w 7, czyli w tym 7 roku, no mówiąc tak kolokwialnie, zasiejemy,
efekty możemy zbierać w kolejnym roku, czyli to też bardzo ważne, na co się Pani zdecyduje. Może tutaj w tej siódemce nie ma takiego działania, robienia konkretnie czegoś, ale myśli, analizowanie, co moglibyśmy zrobić, tak, to też jest dobry czas właśnie do pracy nad sobą, do pewnego rodzaju przemyśleń. To też proszę wykorzystać tutaj Pani Tereso. Zaraz zobaczymy. Czy jest coś u Pani, co w pewien sposób może Panią blokować? Zaraz zobaczymy, jakie te energie wokół Pani tutaj są, Pani Teresko. A ja też Państwu przypominam, oczywiście zanim potasuję karty dla Pani Tereski, że mogą Państwo dzwonić poza wizję 708 788 660. To jest numer telefonu, który poprowadzi Państwa do rozmów dyskretnych, do rozmów pozawizyjnych. Ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam w imieniu naszych wróżek. I już patrzymy Pani Teresa. Jak to tutaj u Pani jest? A ja powiem Pani tak, przynajmniej z przełożenia. Wygląda to tak, jak najbardziej, i są jakieś energie wokół Pani, jakie to są energie, zaraz zobaczymy, aczkolwiek powiem to, co też powiedziałam Pani wcześniej, rzeczywiście to, co karty pokazują nam na poziomie tego, co było wcześniej, jest tutaj całkowite zawieszenie. Jest tutaj stanie, jeżeli chodzi o Pani życie, z takim troszeczkę dystansem. Ja patrzę na to wszystko inaczej, także tak to tutaj wygląda. Teraz idealny czas na to, aby odciąć, zakończyć to, co jest przy Pani niedobrego. O tym mówi też karta Asa Mieczy i pełne porozumienie. Wrócę do Pani, Pani Teresko, po połączeniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ja jestem na wizji? Jesteśmy na wizji, tak. Proszę Pani, chciałabym prosić o taki ogólny horoskop. Moje imię Elżbieta. Tak. Urodzona 21 maja 54 rok. Dobrze. Pani Elu, tylko proszę mi powiedzieć, jakiejś konkretnej dziedzinie, czy jakieś takie bardziej konkretne pytanie, czy tak zupełnie ogólnie? Tak ogólnie bardzo bym prosiła. Dobrze. Dobrze, już Pani mówię w takim razie, jak to jest, jak to będzie wyglądało u Pani. Ja powiem tak, przede wszystkim jest Pani takim troszkę uparciuszkiem, powiedziałabym. I rzeczywiście takie sytuacje w życiu, gdzie Pani jak sobie coś tam wymyśli, to tak ma być, różne pomysły, ciężko do Pani też czasami dotrzeć, tak? I tutaj rzeczywiście może Pani czasem też być zamknięta w sobie, jeżeli chodzi o te swoje wibracje. Mimo że jest Pani silną osobą, to jednak dziewiątka z drogi życia może mówić też o w ogóle dążeniu do wiedzy, do zagłębiania wiedzy, do takiego poczucia, że wiem sporo na konkretny temat, który mnie interesuje. I to tutaj rzeczywiście to jest ważne. Proszę mi powiedzieć, czy Pani w swoim życiu zrealizowała swoje pasje? No tak można powiedzieć. Czyli ma Pani takie poczucie, że coś tam było i udało się Pani? Ja o to pytam, bo patrząc w Pani numerologię, to też jest tak, że może przyjść taki moment jeszcze, że Pani coś, Panią bardzo mocno coś zainteresuje w życiu. I jeżeli tak by było, to proszę tego nie odpuszczać, bo później może Pani, że tak powiem, żałować, że nie zabrała się Pani za coś, co gdzieś przy Pani było. Dobrze, tak bardzo ogólnie mogę, zaraz zobaczymy, tutaj rozłożymy sobie cały rozkład. Czy ma Pani też, proszę mi powiedzieć, jakieś osoby w swoim otoczeniu, które ma Pani wrażenie, że nie do końca czasem są w stosunku do Pani przychylne? To znaczy ja bardzo słabo Panią słyszę, jakie osoby? Czy jest ktoś w Pani otoczeniu, gdzie czuje Pani, że energia jest nie do końca pozytywna ze strony tych osób? No tak bym powiedziała. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj już z przełożenia pokazały mi karty osoby, które mogą w stosunku do Pani być przede wszystkim nieszczere, przede wszystkim w pewien sposób wpływać na Panią. Pokazują mi się też Pani Elu sprawy finansowe.
Ja powiem tak, nie mam zagrożeń, jeżeli chodzi o finanse, natomiast jeszcze jedna sprawa, czy pani próbowała w pewien sposób zmienić swoje życie, czy zawodowe, czy zmienić pracę, czy uzyskać jakąś pomoc finansową, bo mi karty pokazują tak, jakby pani w pewien sposób chciała czy wejść na wyższy poziom finansowy, czy wręcz uzyskać pożyczkę. Nie, w tej chwili nie, jestem na emeryturze. Bo ja cały czas mam jak gdyby panią w takim otoczeniu finansowym, takim jakim jest w tej chwili, do tej pory, i to jest niezmienne. To co powiedziałam wcześniej, nie widzę zagrożeń finansowych, czyli to co tutaj mamy jest i będzie niezmienne. Tu o to się proszę nie bać. Natomiast dlaczego też mówiłam o czy dodatkowych pieniądzach, czy w pewnego rodzaju pożyczki, czy zaproponowaniu jakiejś pomocy. Pokazuje mi się energia męska, czyli tutaj jak najbardziej mężczyzna, który w przeciągu najbliższego pół roku może pani coś zaproponować. Czy dodatkowe zlecenie, czy dodatkową pracę. W każdym razie u pani te finanse mi się poprawiają. Ja nie mówię, że bardzo i nie mówię, że to jest taki przeskok bardzo, bardzo odczuwalny, natomiast poprawiają się w mniej więcej sierpień, wrzesień. O tak pokazują karty. Jest u pani poprawa finansowa jak najbardziej, tak? Są przed panią możliwości i po raz kolejny karty pokazują mi pracę dodatkową, czyli może nie pracę dodatkową, natomiast pieniądze z dwóch źródeł, tak? Tak to nazwijmy. O tym mówi karta dwójki monet, czyli jak najbardziej tak, i jest też karta zadowolenia pani, czyli jeżeli nawet na tym moment pani w ten sposób nie myśli, nie analizuje, te finanse u pani się poprawią, będzie pani zadowolona. Mam też wrażenie, że pani w ogóle odżyje troszeczkę jako kobieta, po prostu. Tutaj to jest pani potrzebne, jak najbardziej tak. I to, co powiedziałam o pasjach, po raz kolejny karty pokazują mi powrót do przeszłości, jeżeli chodzi o pani zainteresowania, czyli coś, co w pewien sposób wcześniej mogło być przez panią w jakiś sposób odrzucone. Wraca do pani, pani się tutaj realizuje też na takiej stopie zadowolenia siebie. Tak to przynajmniej tutaj wygląda. Jest pani jeszcze, bo straciłam, nie widzi mnie pani na wizji, ale ja panią słyszę, pani Eluniu. A proszę mi powiedzieć jeszcze odnośnie zdrowia. Dobra, już patrzymy, zdrówko pani. A coś pani dolega, czy tylko tak ogólnie patrzymy? Tam ostatnio miałam trochę takie zawirowania ze zdrowiem. To znaczy ja bym tak, rzeczywiście karty pokazują mi... Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tarociska Paulina, mamy 14 listopada, środa. Przesłania anielskie dla wibracji urodzeniowych. Zobaczymy, co anioły na ten dzisiejszy dzień mają Państwu do powiedzenia. Przesłanie anielskie dla jedynek. Anioł wdzięczności. Pomyślcie dzisiaj o rzeczach, którym powinniście być wdzięczni. Pomyślcie o tym, że wszystko to, co pokazuje Wam świat, co daje Wam świat, w pewien sposób jest dla Was ważne, ale również powinniście być wdzięczni wszystkim za dobro, które Wam daje. Natomiast pamiętajcie, żeby też dawać dobro innym. Afirmacja dla Was na dziś. Jestem wdzięczny za wszystko, co mnie spotyka. Przesłanie anielskie dla dwójek. Co anioły mają do powiedzenia wrażliwym dwójeczkom? Jest specjalne przesłanie od Archanioła Rafała. Co to oznacza? Wyciągnięcie tego przesłania anielskiego dla dwójek oznacza błogosławieństwo. Dlaczego? Dlatego, że Archanioł Rafał przynosi zdrowie i obfitość. Pamiętajcie o tym dzisiaj. Pamiętajcie, Księżyca przebywa. Wszystko to, co chcielibyście uzyskać dla siebie, właśnie Archanioł Rafał będzie Wam w tym sprzyjał. Afirmacja dla Was na dziś. Jestem szczęśliwy, zdrowy i doświadczam obfitości. Przesłanie anielskie dla trójek. O, samo nam się pojawiło i pokazało. Przenikliwość. Co oznacza przenikliwość? Anioł przenikliwości, co chciałby trójeczkom powiedzieć? Przenikliwość oznacza umiejętność wyczuwania, co jest dobre, a co złe. Wiarę we własne osądy i postępowanie zgodnie z nimi.
Co to znaczy, co to oznacza na dzisiejszy dzień? Przyjrzyjcie się ludziom oraz sytuacjom w swoim otoczeniu i życiu i odpowiedzcie sobie sami na to, co w danej sytuacji jest. Czyli odpowiedź tak naprawdę powinna wynikać z własnego wnętrza, z waszego wnętrza. Afirmacja dla was na dziś. Ufam mojej intuicji. Przesłanie anielskie dla czwórek. Zobaczymy, co anioły powiedzą na ten dzisiejszy dzień czwórkom. Cierpliwość. A, czyli dzisiaj czwóreczki nie do końca mogą być cierpliwe. Gdzieś niecierpliwość przy was dzisiaj może być, więc pamiętajcie o tym, że cierpliwość jest bardzo, bardzo ważna. Dlaczego? Cierpliwość jest nagrodą w tej naszej drodze, gdzie czegoś wyczekujemy, gdzie czegoś oczekujemy. Dzisiejsza afirmacja dla was, dla czwórek, wszystko dzieje się we właściwym czasie. Nie przyspieszajcie nic na siłę. Przesłanie anielskie dla piątek. Zaraz zobaczymy, co anioły powiedzą na ten dzisiejszy dzień piątkom. A tu przesłanie specjalne od Archanioła Jofiela. Co to znaczy dla was? Archanioł Jofiel działa za pośrednictwem złocistego płomienia, czerpiąc mądrość ze źródła. Czyli możecie poprosić go właśnie dzisiejszego dnia, aby was oświecił i pomógł wam połączyć się ze źródłem wiedzy, które wszystkie piątki mają w sobie. Afirmacja dla was: łączę się ze źródłem mądrości, które noszę w sobie. Przesłanie anielskie dla szóstek. Zobaczymy, co powiedzą anioły rodzinnym szóstkom na ten dzisiejszy dzień. A, znowu mamy Archanioła Jofiela, który dzisiaj dosyć mocno się uaktywnił. Czyli to, co mówiłam też wcześniej, Archanioł Jofiel działa właśnie za pomocą złotego promienia, który was otacza. Pamiętajcie o mądrości, którą macie w sobie. I tutaj afirmacja właśnie taka sama jak poprzednio, czyli łączę się ze źródłem mądrości, które noszę w sobie. Spróbujcie wydobyć z siebie wszystkie doświadczenia, wszystko to, co zdobyliście wcześniej, na sytuację, przełożyć to na sytuacje, które w tej chwili przy was są, czyli czerpcie z waszych doświadczeń. Przesłanie anielskie dla siódemek. Co anioły powiedzą siódemką? Anioł piękna. Piękny anioł, czyli świat zewnętrzny, stanowi odbicie twojej duszy. Pamiętajmy, że stojąc przed lustrem, widząc siebie, jest to nasze odbicie, ale możemy patrzeć na to w taki sposób, jakbyśmy nie widzieli naszej duszy, patrząc na siebie w lustrze. Natomiast pamiętajmy, że świat zewnętrzny jest odbiciem tego, co robimy, tego, jak działamy. Afirmacja dla was. Zdaję sobie sprawę z piękna, które jest we mnie i w moich bliźnich. Pamiętajmy, że nie liczy się tylko piękno zewnętrzne, liczy się przede wszystkim piękno wewnętrzne, które nosimy w sobie. Afirmacja. Afirmacja za chwilkę. Przesłanie anielskie dla ósemek. Co tutaj anioły wskażą na ten dzisiejszy dzień ósemką? Uznanie. Anioł uznania. Zaopiekuj się sobą, akceptując swoje pragnienia i potrzeby oraz podejmując działania, by je zaspokoić. Zbadaj i zauważ swoje zdolności, talenty i osiągnięcia. Afirmacja: akceptuję to, kim naprawdę jestem. Czyli dzisiejszego dnia ósemki powinny docenić to, czego nauczyły się, co wyniosły ze swojego życia, to, co mają gdzieś ukryte w środku. Docencie siebie, a wtedy inni również będą was doceniać. Przesłanie dla dziewiątek.
na ten dzisiejszy dzień. Zobaczymy, co anioły powiedzą. Dziewiątko. Przesłanie specjalne od Archanioła Michała. W momencie, kiedy pojawia się właśnie przesłanie od Archanioła Michała, oznacza to, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Afirmacja dla Państwa, dla dziewiątek: jestem silny, gdyż chroni mnie Archanioł Michał. Czyli w momencie, kiedy czujemy się nie do końca na siłach, aby działać, kiedy gdzieś uchodzi z nas ta energia do działania, nawet wręcz czasami do walki, zwróćcie się właśnie dzisiejszego dnia o pomoc do Archanioła Michała, aby Was chronił i aby dodał Wam siły. Życzę Państwu miłego dnia. Witam, jestem już z Państwem ponownie. Oczywiście od razu wracam do Pani Tereski, ponieważ z Panią Elą zdążyłam porozmawiać. Bardzo serdecznie Panią pozdrawiam i wracam do Pani Teresy, gdzie obiecałam odpowiedzieć na Pani pytanie, tylko Pani się rozłączyła. Już tak szybciutko zobaczymy, bo Pani chciała ogólnie, jeżeli chodzi o Pani, chyba z tego, co ja pamiętam, partnerstwo i finanse. Ja tutaj oczywiście mówiłam o tym czasie, kiedy wchodzi Pani właśnie w ten siódmy rok osobisty, czyli zagłębianie się w siebie, i rzeczywiście będzie Pani się zagłębiała tutaj w siebie. Ja powiem tak, nie mówiła mi Pani też dokładnie, jeżeli chodzi o pracę, czy coś Pani chciałaby zmienić. Przede wszystkim jedna podstawowa sprawa. Praca przy Pani mi się pokazuje. To jest bardzo ważne, bardzo istotne i rzeczywiście tutaj taka Pani, wręcz powiedziałabym, siła jest. Także tutaj proszę być spokojnym. Może Pani mieć nowe pomysły. Może jeżeli Pani chciałaby zmienić swoją pracę, jeżeli Pani chciałaby coś tutaj zadziałać w tym kierunku, idealny czas na to. Czyli tak naprawdę od sierpnia przyszłego roku widzę u Pani znaczące zmiany, czyli pod względem finansowym, pod względem zawodowym jest bardzo fajny czas na to, żeby Pani mogła podjąć pewne kroki, decyzje. Zresztą wejdzie Pani w ósmy rok osobisty i wtedy też idealny moment na to kreowanie swojego życia zawodowego. Bardzo dobry czas, także tutaj ten horoskop, tak, układa się Pani bardzo korzystnie. Bardzo serdecznie Panią pozdrawiam i witam kolejną osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już do Pani dzwoniłam i przerwało i teraz znowu chyba przerwie. Krystyna. Pani Krysia, tak, tak, ja pamiętam. A czy Pani do mnie dzwoniła poza wizję, Pani Krysiu? Tak, ale ja się nie mogę poza wizję dodzwonić nigdy. Pani Krysiu, bo rzeczywiście w tej chwili mamy bardzo mało czasu. Ja dzisiaj od godziny 19:30 będę na pewno poza wizją. No ale ja kręcę i kręcę i nigdy się nie mogę dodzwonić. Ale Pani Krysiu, numer do mnie 708 788 566, bezpośredni numer do mnie. Może Pani dzwonić pod ten numer, nie ten ogólny, tylko właśnie pod ten numer. Zresztą w programie wieczornym będzie cały czas na pasku też widoczny. Jeżeli no ja wiem, ja przepraszam Panią, ale ja już się nakręcę na te numery i nic nie mogę złapać. Dobrze, Pani Krysiu, bo ja powiem tak, to umówmy się inaczej, Pani Krysiu, bo ja się boję, że dzisiaj nie zdążę Pani odpowiedzieć, bo mamy naprawdę mało czasu. Pani Krysiu, ja jutro rano jestem też dla Państwa od godziny 9 do 10 i później od 12:30 do 13:30 też prowadzę dla Państwa tutaj program porankowy. Pani Krysiu, proszę zadzwonić o 9 rano, dobrze? Ja wszystko, tak. Ja już ja tutaj... Ja bym polała poza wizją, no ale ja nie mogę... To umówmy się tak, Pani Krysiu, niech Pani spróbuje wieczorkiem zadzwonić do mnie poza wizję. Jeżeli się nie uda,
to jutro, jak tylko się zacznie program, czyli od 9 rano jestem dla Państwa, to Pani tylko da mi tutaj znać i ja wtedy zajrzę tutaj już w karty, zajrzymy dokładnie i wtedy powiem, o co chodzi, dobrze? No, dobrze. Tak, tak zrobimy w takim razie. Bardzo serdecznie Panią pozdrawiam, czyli jutro może Pani dzwonić, ewentualnie wieczorem, właśnie tutaj Państwu przypominam, jestem też dostępna od 19.30 na pewno poza wizją 708-788-566, to jest telefon do mnie, ale będą też Państwo mogli dzwonić oczywiście do wszystkich innych naszych doradców, którzy też będą dla Państwa dostępni. Cały czas przypominam, że w momencie, kiedy kończy się nasz program na żywo w tej chwili, to wcale nie znaczy, że Państwo nie mogą dzwonić poza wizję. Absolutnie mogą Państwo dzwonić, powinni Państwo dzwonić, jeżeli tylko czujecie taką potrzebę. Cały czas numer jest dostępny, cały czas osoby, które dla Państwa dyżurują, są dla Państwa dostępne, czekają na Państwa telefony. Dzwońcie, kochani, w każdej chwili. Ja dzisiaj zapraszam Państwa bardzo serdecznie na program o 19:00. Od 19:00 do 24:00 są z Państwem wróżka Diana i wróżka Oliwia. Będą odpowiadały na Państwa pytania. Oczywiście zapraszam Państwa też na nasz blog popołudniowy z bardzo ciekawymi informacjami. Zostańcie kochani z nami. Odsyłam też Was na stronę internetową www.rodintv.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje, które są dla Was niezbędne. Można też oglądać nas na żywo. Odsyłam też na fanpage na Facebooku. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ja życzę miłego dnia. Bawcie się, kochani, dobrze. Mam nadzieję, że będzie też i na to czas. Mówię do zobaczenia i widzę się z Państwem jutro za 15:09 z przesłaniami anielskimi na jutrzejszy dzień. Do zobaczenia.